Pan Olgierd po raz drugi występuje u nas. Mogę zdradzić wiek, panie Olgierdzie? Dzień dobry państwu. Miło mi tutaj było przyjechać. Bardzo się z tego cieszę. Mam lat 81. Mieszkam na stałe w Kraśniku Fabrycznym. Proszę państwa, więc zgodnie z wymogami repertuaru, na początku coś ludowego. Będzie to piosenka z regionu kraśnickiego, Hej do Krakowa jadę. Posługuję się harmonijką ustną, najczęściej tu, najtańszą spotykam produkcji chińskiej, no wiadomo, chińszczyzna to chińszczyzna. Krakowa jadę w dalekie obce strony, bo mi nie chcieli dać osady na dziewczyny ulubionej, bo mi nie chcieli dać osady na dziewczyny ulubionej. A teraz, proszę państwa, przejdę do następnych z punktów swojego repertuaru, zaśpiewam szanty. Nieczęsto to się spotyka śpiewanie. Szanty to są piosenki morskie, śpiewane przez marynarzy, wielkich żaglowców. Pomagały im w pracy ciężkiej, w pracy na dużych żaglowcach. Będzie to szanta pierwsza korsarska pod tytułem Chłopcy z Botany Bay i druga szanta Hiszpańskie dziewczyny. No, ale odjazd. Już nad Hornem zapada noc, wiatr na żaglach położył się, a tam jeszcze korsarze na Botany Bay upychają zdobycze swe. A tam jeszcze korsarze na Botany Bay upychają zdobycze swe. Jolly Roger na maście już śpi, jutro przyjdzie z Hiszpanem się bić, a strudzeni korsarze na Botany Bay za zwycięstwo swe dziś będą pić. I druga szanta Hiszpańskie dziewczyny. Ta szanta jest bardzo starą piosenką śpiewaną przez marynarzy w XVIII wieku jeszcze na żaglowcach żeglujących kanałem La Manche z Anglii do Hiszpanii i odwrotnie z Hiszpanii do Anglii. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie u waszych przysporzy nam sił.
Zabłysną nam bielą skał zęby pod doler i znów noc w publiku wśród legend i bajt. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach Sud Foreland Land. Jeśli chodzi o żaglowce, te duże pływające jeszcze w XVIII wieku, to praca marynarska na nich była bardzo ciężka i trudna i nieraz niebezpieczna. Tak. No cóż, proszę Państwa, jeżeli chodzi o repertuar, to ja już w zasadzie skończyłem. Ale teraz mam taki dodatek, co prawda nieprzewidziany tutaj w repertuarze, ale opowiedziałbym dowcip. Jeżeli można, no to proszę Państwa, już lecę. Rzecz cała odbywa się w jakimś tam mieście. Komisariat policji, odzywa się telefon na komisariacie. No i głos w słuchawce mówi: słuchajcie, przyślijcie na jakiś patrol tu na ulicę Długą 40. No tak, przyślijcie patrol, ale powiedz pan, co się stało. A trupa będziecie mieli. Co takiego trupa? Ano trupa, mężczyzna, 47 lat. I co dalej? Możesz pan coś powiedzieć? No mogę. Żona go zabiła nożem. No jak to go zabiła? Ano tak to po prostu. Wszedł do mieszkania, wstał w drzwiach, a żona go czepnęła nożem i trup. No a za co ona go tak, jak powiem, urządziła? No bo kobiecina myła sobie pogodę podłogę, żeby mieć czysto, a on wlazł na podłogę, która jeszcze nie wyschła. O, coś takiego. No i co są kobietą dalej? No cóż, na razie jeszcze nic. Siedzi. No jak to siedzi tam? No przecież od tego jesteście panowie policjantami, żeby reagować w takich wypadkach. No ale myśmy też nie mogli wejść. Niech ktoś się nie mógł, bo podłoga jeszcze była mokra. O. Dziękuję Państwu. Dziękujemy Panu.